Dzień dobry. Czy mieszkańcy polnych ulic w Poznaniu doczekają się asfaltu? W studiu Zbigniew Czerwiński, przewodniczący Klubu Poznańskich Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Grupa mieszkańców Poznania zebrała niecałe 700 podpisów, złożyła dokument w Poznańskiej Radzie. To obywatelski projekt uchwały w sprawie przyspieszenia budowy dróg osiedlowych. Zacznijmy od tego, jaka była rola w tym wszystkim pana Zbigniewa Czerwińskiego, człowieka, który wiosną w drugiej turze wyborów prezydenckich walczył z Jackiem Jaśkowiakiem o fotel prezydenta Poznania. Ja podczas kampanii wyborczej spotykałem się ze wszystkimi, którzy chcieli się ze mną spotkać. No i między innymi spotkałem się z przedstawicielami tych lokalnych środowisk, które od lat czekają na budowę utwardzonej nawierzchni. Niektórzy, tak jak ulica na przykład Legnicka, 79 lat, czyli równo od czasów wojny. W związku z tym powiedziałem, szanowni państwo, jak będę prezydentem, to ten problem rozwiążemy energicznie. Natomiast jeżeli prezydentem nie będę, to sprawa jest w waszych rękach, ja mogę tylko pomóc. Czyli musicie się zorganizować. Pomagał w tej zbiórce? Powiedziałem tak, mieszkańcy polnych ulic, jednoczcie się. To był projekt obywatelski? To nie było tak, że to był projekt pana, ale... Nie, był to projekt obywatelski. Ja powiedziałem, że mogę im służyć pomocą, natomiast ich zadaniem jest zebranie podpisów i organizowanie się w tym celu, żeby ta sprawa nie była sprawą jednorazową. I taka jest deklaracja Komitetu Poznań Bez Polnych Ulic, że będzie działał dalej, ponieważ wczoraj uczyniliśmy dopiero pierwszy krok. Wczoraj radni przyjęli ten projekt, ale wprowadzili jedną znaczącą zmianę. Chodzi o sposób wyliczania kwoty, która będzie przeznaczana na budowę nowych dróg w Poznaniu, dróg osiedlowych, tych, które są drogami polnymi. 150 km jest takich dróg w tej chwili w Poznaniu. Zamiast 2% dochodów własnych będzie 3,5%, ale wydatków mają patrząc na kwoty 80 milionów mieszkańcy chcieli, będzie 20, trochę więcej niż obecnie. To coś się zmieni? Znaczy jest według propozycji mieszkańców, to była właśnie stała ustalona kwota, która by oscylowała między 80 a nawet 100 milionów złotych. 2% dochodów własnych gmin. Tak, w następnych latach. Wydatki majątkowe są bardziej zmienne. Czyli gdyby odwoływać się do planu na rok 2024, to byłoby to mniej więcej 45 milionów złotych. No ale pan skarbnik, idąc tropem Wincenta Rostowskiego, zaczął opowiadać, że miasto Poznań pod rządami uśmiechniętej koalicji będzie miało nie tak jak teraz 1 200 000 000 złotych na inwestycje, tylko będzie miało 600 milionów. No to jak będzie miało 600, to rzeczywiście... Choć to też zależy od budżetów unijnych, od tego, że nie ma takich dofinansowań, jak były w poprzednich latach. Oczywiście, że tak. W związku z tym jest, tylko chodzi o to, że wszyscy słyszeliśmy opowieść, że tam jest taki balon w tych pieniędzy w Brukseli i tylko wystarczy odsunąć PiS od władzy i ten potok pieniędzy unijnych zaleje Polskę. Ja myślę, że nie będzie tak źle, ale to jest mniej więcej trzykrotnie pewnie statystycznie mniej niż chcieli mieszkańcy. Czyli w związku z tym jest prawdopodobne, że zamiast rozwiązać ten problem przy obecnym tempie w roku 2060, to może rozwiążemy na początku lat 2050. Czyli 10 lat szybciej dzięki wczorajszej decyzji radnych? No myślę, że tak. Czyli przyspieszenie jest. Także jeżeli podejść do tego optymistycznie, natomiast mieszkańcy chcieli, żeby to był program rzeczywiście priorytetowy, a to oznacza, że to by zostało rozwiązane do roku 2033-34. Budżet nie jest z gumy. Musimy mieć świadomość, że jeżeli zwiększymy środki w jednym tytule, to z drugim tytule będziemy musieli ująć, tak mówił wczoraj poznański radny Wojciech Kręglewski z Koalicji Obywatelskiej, po tym jak radni przegłosowali, to komu trzeba byłoby zabrać, żeby zbudować drogi? Nie, no oczywiście, jakby to jest, jak jest bardzo mądre powiedzenie, że budżet to sztuka równomiernego rozkładania rozczarowań. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkańców polnych ulic, rozkładano to przez ostatnie kilkadziesiąt lat nierównomiernie, te rozczarowania. No bo oczywiście są rzeczy absolutnie priorytetowe. Nie wiem, któryś z mostów odpukać uległby katastrofie, no to musielibyśmy go zrobić, bo inaczej miasto... No trzeba jeden most zrobić, most Bolesława Chrobrego i na to też trzeba mieć pieniądze. Natomiast są oczywiście takie rzeczy, które nie były konieczne, no bo
Priorytetem na przykład była budowa ścieżek rowerowych. Zbudowaliśmy ich jakieś 400 kilometrów. Na pewno myślę, że poszło między 250 a 300 milionów złotych. W związku z tym, bo to był priorytet. A ja chciałbym i mieszkańcy, żeby priorytetem teraz była budowa dróg lokalnych. To mamy teraz budżet, mamy plany, komu zabrać, żeby zbudować drogi osiedlowe. Jakby pan to także widział? Jakby to jest generalnie tak. Ja jestem specjalistą od tego, żeby wyszukiwać pieniądze. I myślę, że w mieście Poznań, jeżeli uznamy, że ten wydatek jest priorytetowy, a nikt nie mówił, poza oczywiście Jackiem Jaśkowiakiem, który w czasie kampanii wyborczej deklarował, że to jest priorytet, a już w trakcie dyskusji wyszedł, bo go to znudziło i on sam się nie wypowiedział. Ale wszyscy radni, nawet radni Platformy Obywatelskiej, mówili, że to jest priorytet. W związku z tym, jeżeli potraktujemy to jako priorytet, to niektóre zadania po prostu przesuniemy w czasie, a skierujemy te środki na drogi. Jeśli miałby pan wybierać wyższe pensje dla kierowców MPK, a wydatki na budowę takich dróg osiedlowych, to co jest ważniejsze? Także ja myślę, że akurat niekoniecznie z tego zadania, ponieważ jeżeli chodzi o kierowców autobusów, no to brak kierowców powoduje utrudnienia w ruchu komunikacji zbiorowej. To z którego zadania w takim razie na drogi? Ma pan jakiś pomysł? Nie, no generalnie to jest tak, że prawdopodobnie niektóre zadania inwestycyjne będzie trzeba po prostu przesunąć w czasie, uznać, że nie są konieczne. Tym się zajmiemy w październiku. Jak nastąpią przymiarki do budżetu. W tej chwili liczne rady osiedli także składają wnioski o zwiększenie środków na budowę dróg, bo wczoraj przedstawiciel Rady Osiedla Umultowo wyliczył, że według kwot, które dostają rocznie, to starcza im mniej więcej na 250 metrów bieżących ulicy, a takich ulic na Umultowie mają w tej chwili 17 kilometrów. Wczoraj radni Koalicji Obywatelskiej, bo to oni głównie zdecydowali, że tych pieniędzy będzie tak, mniej niż wszystkie inne kluby poparły wniosek obywatelski. Państwo, kieruje pan klubem Prawa i Sprawiedliwości w Poznańskiej Radzie Miasta. 6 miejsc, 6 mandatów w 34-osobowej Radzie. Samodzielna większość Koalicji Obywatelskiej. Ma pan jakiś pomysł na tę kadencję? Jak chce pan budować większość dla państwa pomysłów, żeby one miały szansę przejść? Muszę powiedzieć, że już wczoraj jakby ta debata okazała się, że jeżeli jest problem nośny społecznie, no to po pierwsze wszystkie trzy kluby, czyli Lewica, Trzecia Droga i Prawo i Sprawiedliwość. A wszystkie te trzy kluby mają dużo mniej mandatów w Radzie niż jedna Koalicja Obywatelska. Ja jestem zwolennikiem systematycznej pracy, kropla drąży skałę. Oczywiście, jeżeli mieszkańcy polnych ulic się nie zjednoczą, to nie wygramy. Natomiast jeżeli mieszkańcy polnych ulic się zjednoczą, jest to spora siła, jest to kilkadziesiąt tysięcy osób i muszą upomnieć się o swoje prawa, są dyskryminowani. No, naprawdę w europejskim mieście opowieści, że trzeba czekać 79 lat, żeby utwardzić nawierzchnię, to są żarty, ponieważ w międzyczasie utwardzono już drogi, które powstały 30 lat temu, 40 lat temu. Czyli coś tu, jak mówią nasi pobratymcy zza południowej granicy, nie funguje. Przyszły rok w Poznaniu będzie rokiem Cyryla Ratajskiego. W przyszłym roku przypada 150. rocznica urodzin byłego prezydenta Poznania. W tej sprawie wczoraj wszyscy radni w Poznaniu byli jednogłośni, ale państwo zgłosiliście też, by papież Jan Paweł II był patronem roku. 105. rocznica urodzin i 20. rocznica śmierci w przyszłym roku. I w tej sprawie zgody już nie było. Większość radnych nie zgodziła się wczoraj na dyskusję w tej sprawie. A wcześniej Marek Sternalski z Koalicji Obywatelskiej pytał, dlaczego obchodzić 105. rocznicę urodzin. Tutaj mamy 150. rocznicę urodzin byłego prezydenta. A tutaj 105. rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II. Jest to również 20. rocznica śmierci. Także papież Jan Paweł II to dla naszego narodu jak Mojżesz, który przeprowadził nas przez morze. Tylko to nie o tym jest ta dyskusja trochę. Jest o tym. Ponieważ w trudnych czasach trzeba przypominać wielkie postaci, taką jest niewątpliwie Jan Paweł II, który doprowadził do tego, że naród się zjednoczył. My mamy w tej chwili, cierpimy na bardzo poważną chorobę, która się objawiła na Campus Polska, że fundujemy sobie seanse nienawiści, a naród podzielony jest łatwym łupem. W związku z tym dlatego staramy się przywołać postać Jana Pawła II, który zjednoczył naród polski wokół wielkich zadań i dzięki temu odzyskaliśmy niepodległość. I
o tym jest ta Czy państwo dyskusja. Będziecie wracać do tego pomysłu i ponownie składać te propozycje? By Jan Paweł II był patronem przyszłego roku w Poznaniu? Należy przypominać postacie, które jednoczyły naród. Mamy wojnę za wschodnią granicą. Ona wcale się nie kończy. Są bardzo masywne działania wojenne. Rosjanie znowu są w ofensywie. Także dlatego jakby naród musi się zjednoczyć. Ludzie muszą przestać patrzeć na siebie wilkiem i nie udawać, że za wschodnią granicą nic się nie dzieje. I dzięki temu, że Jan Paweł II zostałby patronem przyszłego roku w Poznaniu, to naród by się zjednoczył? Nie, tylko przypomnijmy postać i przypomnijmy ten nastrój. Przypominam, było to największe zgromadzenie w historii miasta Poznania. Nawet według służb komunistycznych było to ponad 660 tysięcy ludzi, którzy zgromadziło się na Łęgach Dębińskich. I to był ten wyjątkowy nastrój, że nagle w środku komunistycznego kraju pojawił się duży obszar, gdzie była wolna Polska i gdzie wszyscy byli zjednoczeni. To jeszcze wrócę do słów Marka Sternalskiego, radnego Koalicji Obywatelskiej. Będzie cytat: kontrpropozycja PiS, kontrpropozycja wobec Cyryla Ratajskiego jest niestety próbą politycznego zaangażowania Jana Pawła II ze szkodą dla niego samego. Szkodzicie państwo pamięci o papieżu? Jakby jeżeli... No, Marek Sternalski jest dla mnie wyjątkową postacią, ponieważ potrafi opowiedzieć w krótkim zdaniu kilka bzdur. Ponieważ my mówimy o tym, żeby to był rok Jana Pawła II. Często się zdarza, że mamy dwóch patronów. Więc tutaj nie ma żadnego problemu. I jak powiedziałem, istotne jest to... A pamięć o papieżu, czy to pomoże papieżowi? Oczywiście, że tak. No ponieważ mamy do czynienia, że próbuje się zamiatać pod dywan, próbuje się opowiadać jakieś androny na temat Jana Pawła II. Natomiast młodemu pokoleniu trzeba tę wielką postać przypominać. I myślę, że to jest coś, co jest zadaniem dla mojego pokolenia, które zostało ukształtowane przez Jana Pawła II. I jak powtarza moja żona, gdyby nie Jan Paweł II, to na pewno nie byłabym taka, jaka jestem. Jeszcze pytanie o kampanię wyborczą. W tym roku startował pan w wyborach prezydenckich. W Poznaniu jesienią ubiegłego roku walczył pan o mandat posła z okręgu poznańskiego. 6. miejsce na liście. Państwowa Komisja Wyborcza zakwestionowała rozliczenie finansowe tej kampanii. Krótko, chciałbym się dowiedzieć, jak ta kampania wyglądała od strony pana kandydata. Pan sam płaci za te wszystkie banery? Czy to faktura się wystawia na komitet? Oczywiście, że... Miał pan limit wydatków? Tak, jest limit wydatków. Płaci się na komitet. Natomiast Państwowa Komisja Wyborcza jakby zaczęła... Jaki to był limit dla pana? 6. miejsce w Poznaniu? To, to było kilka tysięcy. I da się zmieścić, da się zrobić za kilka tysięcy kampanię? No czy tak, to i tak trzeba dlatego, trochę... Dlatego też ta kampania no, była stosunkowo niewielka, ponieważ było to jeden z wielu, a ci posłowie na początku listy mieli większe limity. I za te limity da się zrobić dobrą kampanię, czy jednak trzeba trochę myśleć... Jednak, to jednak w skali Polski jest chyba 38 milionów złotych. To jest spora kampania. Także my jako komitet w mieście Poznaniu przy bardzo intensywnej kampanii wydaliśmy około 400 tysięcy złotych. W związku z tym, a miasto Poznań to 1,5% populacji, w miastach, dużych miastach kampania zawsze jest droższa, nie? Więc to jest taka rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. No, ale ja bym chciał powiedzieć o tym, musimy że kończyć, komisja, bo czas nam się komisja wyborcza skończył. Zaczęła stosować inne miary, ponieważ zaczęło, jakby przyjęto do wiadomości, że pikniki promujące jakieś wydarzenia są elementem kampanii Choć wyborczej. Choć było to w kampanii wyborczej i były tam też agitacja ja tak według systematycznie wykorzystywał bardzo dziękuję. Służby miejskie. Zbigniew Czerwiński, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszam też państwa na popołudniową rozmowę Radia Poznań o 17:30. Dzięki.